To get this out of the way, with the coming update we will remove boxes. Yes, all boxes from the game. No more probabilities, no more random rewards, and no more playing the guessing game when you unlock Brawlers. Brawl Pass. We are so excited for this new feature, but first, let's talk about what happens to normal progress. Witajcie. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam trzy najważniejsze rzeczy, które mocno zmieniły Brawl Stars. Jeszcze przed startem chciałbym, żebyście zostawili tutaj łapkę w górę i zasubskrybowali kanał. Dzięki. A teraz zapraszam na materiał. Zacznijmy od najważniejszej rzeczy, która najbardziej wpłynęła na całą grę Brawl Stars. Od usunięcia skrzynek. Skrzynki były główną cechą w całej grze Brawl Stars. Jednak każdy tą grę kojarzył jako szczęście czy losowość. A te wszystkie rzeczy pochodziły właśnie ze skrzynek. Jednak dlaczego skrzynki zostały usunięte? Głównym powodem usunięcia skrzynek była losowość, którą Supercell chciał usunąć z gry Brawl Stars. Usunięcie skrzynek bardzo negatywnie wpłynęło na społeczność BS-a i również mocno wpłynęło na całą grę Brawl Stars. Po usunięciu skrzynek Brawl Stars nie był już taki sam, żadnej losowości czy też zaskoczeń. Dlatego Supercell stwierdził, że będzie trzeba przywrócić skrzynki, ale w innej formie, tak zwane Star Dropy, które dziś są główną nagrodą w całej grze Brawl Stars. Star Dropy zostają dodane w czerwcu 2023 roku i początkowo mogliśmy je tylko zyskać za pierwsze, czwarte i ósme zwycięstwo w dowolnym trybie. Również pierwszy event Star Dropów odbył się w październiku 2023 roku. Miesiąc później zostaje dodana tak zwana Mega Świnia, w której główną nagrodą są właśnie Star Dropy. Również przyczynia się do popularności BS-a, a w grudniu 2023 roku Star Dropy zostają dodane do Alei Pucharków i Karnetu Zadymiarskiego, oficjalnie zastępując skrzynki. Star Dropy przyczyniają się do po raz kolejnej popularności Brawl Starsa oraz są główną nagrodą w całej grze Brawl Stars. Odłóżmy już losowość na bok, ale zostańmy jeszcze przy skrzynkach, ponieważ teraz omówmy sobie historię karnetu oraz jak wpłynęło to na grę Brawl Stars. Zacznijmy od tego, że od 2018 roku skrzynki zbieraliśmy w następujący sposób, a dokładnie małą i dużą skrzynkę za żetony, a mega skrzynkę mogliśmy odblokować za ileś pucharków lub kupić ją za gemy. Supercell stwierdził, że trzeba coś zmienić, więc w maju 2020 roku zostaje dodany karnet zadymiarski, w którym każdy rodzaj skrzynki był do odblokowania za każdy poziom karnetu. To bardzo mocno zmieniło Brawl Starsa, ponieważ zaczęło się coś nowego, a skończyła się pewna epoka skrzynek. Był to pierwszy znak, że BS idzie w złą stronę. Każdy sezon karnetu zadymiarskiego trwał dokładnie 2 miesiące, aż do 20 sezonu. W sezonie 16 następuje największa zmiana dotycząca usunięcia skrzynek, a kredyty zastępują skrzynki. W sezonie 21 do kredytów dołączają Star Dropy, które pod względem losowości przypominają i zastępują skrzynki. Również od tego sezonu karnet zadymiarski z 2 miesięcy będzie trwał miesiąc. Podsumowując, karnet zadymiarski zmienił mocno grę Brawl Stars, który mocno przyczynił się do upadku i do popularności Brawl Starsa. I to były trzy najważniejsze rzeczy, które mocno zmieniły Brawl Stars. Mam nadzieję, że się wam spodobało. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu kanału i napiszcie w komentarzach, jaka rzecz według was najbardziej odmieniła BS-a. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, no i cześć.